Działalność nierejestrowana to świetny sposób na dorobienie sobie do wypłaty, ale w niektórych przypadkach należy uważać, aby nie zarobić zbyt dużo. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w danym urzędzie pracy. Dla przypomnienia, status bezrobotnego może uzyskać każda pełnoletnia osoba, która aktualnie nie podejmuje się wykonywania pracy zarobkowej. Status osoby bezrobotnej można utracić na wiele sposobów. Ja skupię się na kluczowych ze względu na charakter tego kursu. Najważniejsze powody to po prostu znalezienie pracy i podpisanie umowy. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna. Czy to oznacza, że osoba bezrobotna nie może uzyskiwać żadnych przychodów oprócz zasiłku, jaki otrzymuje z Urzędu Pracy? Byłoby to dość ryzykowne ze względu na wysokość takiego świadczenia. Ustawodawca przewidział możliwość uzyskiwania przychodów przez takie osoby, tak aby zachowały one swój status bezrobotnego. Kwota maksymalna, jaką takie osoby mogą uzyskiwać, została określona jako 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, jakie w danym momencie obowiązuje. Oznacza to, że osoba bezrobotna, która prowadzi działalność nierejestrowaną, ma inny limit przychodu niż pozostałe osoby. Standardowo limit wynosi 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Osoby bezrobotne mają limit mniejszy, ponieważ 50% w 2024 roku w pierwszej połowie jest to zatem 2121 zł, a w drugiej połowie roku 2150 zł.